Postać naszego gościa przejęła mnie zdumieniem, gdyż spodziewałem się ujrzeć typowego lekarza wiejskiego. Doktor Mortimer zaś był bardzo wysoki i chudy. Nos miał długi, haczykowaty, oczy szare, przenikliwe, bardzo blisko siebie osadzone i skrzyły się za okularów w złotej oprawie. Ubrany był w strój ogólnie przyjęty przez lekarzy, choć mocno zaniedbany. Surdut miał wytarty, spodnie w dole obszarpane. Jakkolwiek młody jeszcze, plec miał zgarbione. Idąc pochylał głowę, a na twarzy jego malowała się wielka dobroduszność. Gdy spostrzegł laskę w ręku Holmesa, rzucił się ku niemu z radosnym okrzykiem. Co za szczęście, rzekł. Nie byłem pewien, czy zostawiłem ją tutaj, czy w biurze okrętowym. Za nic w świecie nie chciałbym zgubić tej laski. Podarunek, nieprawda? spytał Holmes. Tak, proszę pana. Od pracowników szpitala Charing Cross. Od kilku przyjaciół w szpitalu z okazji mego ślubu. Tam do licha to niedobrze odezwał się Holmes potrząsając głową doktor mortimer zamrugał ze zdziwienia i spojrzał pytająco na mówiącego: Niedobrze dlaczego? Dlatego, że nasze wnioski okazały się mylne. Mówi pan zatem, że to podarunek z okazji ślubu. Tak, ożeniłem się i porzuciłem szpital, a wraz z nim wszelką nadzieję szerokiej praktyki. Trzeba było pomyśleć o stworzeniu własnego domu. Co prawda rzekł Holmes, nie pomyliliśmy się znów tak bardzo. A teraz, doktorze Jakubie Mortimer, proszę mnie tak nie tytułować, jestem tylko skromnym lekarzem i widocznie człowiekiem o ścisłym umyśle. Jestem dyletantem w nauce, panie Holmes, zbieraczem muszelek na wybrzeżach wielkiego. Nieznanego oceanu. Przypuszczam, że mówię do pana Sherlocka Holmesa, nie zaś. Tak, a oto mój przyjaciel doktor Watson. Bardzo mi przyjemnie. Słyszałem często nazwisko pana wymieniane wespół z nazwiskiem pańskiego przyjaciela. Panie Holmes, interesuje mnie pan niesłychanie. Nie spodziewałem się zobaczyć. Czaszki tak dolichocefalicznej jak Pańska, i do tego stopnia rozwiniętych guzów nadczołowych. Czy pozwoli Pan mi przesunąć palec po świecie mieniowym? Odlew Pańskiej czaszki, dopóki oryginał jest nieosiągalny, byłby ozdobą każdego muzeum antropologicznego. Nie pragnę bynajmniej Pańskiej śmierci, ale przyznaję, że na czaszkę Pańską mam wielką ochotę. Holmes wskazał krzesło osobliwemu gościowi. Jest pan entuzjastą swojego zawodu, podobnie jak ja mojego, rzekł. Widzę po pańskim palcu wskazującym, że pan sam sobie zwija papierosy, proszę, niech pan się nie krępuje. Nasz gość wyjął z kieszeni bibułkę i tytoń i ze zdumiewającą wprawą zwinął papierosa. Palce miał długie, zwinne i ruchliwe, jak macki owada. Holmes milczał, ale bystre spojrzenia, jakimi raz po raz obrzucał naszego gościa, dowodziły, jak bardzo się nim interesuje. Przypuszczam, odezwał się wreszcie, że nie tylko dla zbadania mojej czaszki zaszczycił mnie pan swoimi odwiedzinami wczoraj i ponownie w dniu dzisiejszym. Nie, proszę pana, jakkolwiek rad, jestem niezmiernie, że nastręczyła mi się sposobność ku temu. Przyszedłem do pana, panie Holmes, bo orientuję się, że nie jestem człowiekiem biegłym w tych sprawach, a znalazłem się wobec niezwykle poważnego i zadziwiającego zagadnienia. Mam w kieszeni rękopis. Zaczął doktor mortimer. Spostrzegłem to, gdy pan wszedł do pokoju, odparł Holmes. Rękopis ten jest bardzo stary, z pierwszej połowy XVIII wieku, jeśli nie jest podrobiony. Skąd pan wie? Podczas rozmowy z panem miałem możliwość przyjrzenia się rękopisowi, którego kawałek wystawał z pańskiej kieszeni. Marny byłby to znawca, który nie mógłby określić daty dokumentu z dokładnością do dziesięciu lat. Może czytał pan moją monografię na ten temat? Rękopis pański pochodzi mniej więcej z roku 1730. Dokładnie z 1742 odparł Mortimer, wydobywając go z kieszeni. Ten dokument rodzinny został mi powierzony przez sir Charlesa Baskervilla, którego tragiczna śmierć wywołała przed trzema miesiącami takie wzburzenie w Devonshire. Pragnę nadmienić, że byłem jednocześnie jego lekarzem i przyjacielem. Był to człowiek stanowczy, przenikliwy, praktyczny i miał równie trzeźwą wyobraźnię jak ja. Niemniej jednak traktował poważnie ten dokument i przygotowany był, że zginie w taki właśnie sposób. Holmes wyciągnął rękę po rękopis i rozłożył go na kolanach. Zauważył, Sonie, że zwracając się do mnie, jak różnie jest pisana litera S: raz S jest długie, raz krótkie. To jedna ze wskazówek, która pozwoliła mi określić datę. Spojrzałem przez jego ramię na pożółkły papier i wyblakłe pismo. W nagłówku widniał napis Baskerville Hall, a poniżej wielkimi niekształtnymi cyframi 1742. Wygląda to na jakąś powieść. Tak, to pewna legenda krążąca w rodzinie Sądziłem, że pragnie pan zasięgnąć mojej rady w sprawie bardziej aktualnej i życiowej. Sprawa jest jak najbardziej aktualna i nagląca. Trzeba ją koniecznie wyjaśnić w ciągu 24 godzin. Rękopis ten jest krótki i ściśle z nią związany. Pozwoli pan zatem, że go przeczytam. Holmes zagłębił się w fotelu, spródł dłonie i zamknął oczy, przybrawszy wyraz twarzy pełen rezygnacji doktor mortimer odwrócił się do okna i zaczął czytać wysokim, szorstkim głosem następującą ciekawą, starodawną opowieść: O pochodzeniu psa baskervillów obiegały różne pogłoski. Ponieważ jednak jestem potomkiem w prostej linii hugona baskervilla, a historię niniejszą słyszałem z ust mego ojca który znał ją od swego ojca, przeto spisałem ją przekonany szczerze o jej prawdziwości. I chciałbym, synowie moi, abyście wierzyli, że ta sama sprawiedliwość, która każe za grzechy, umie również przebaczać miłosiernie i że nie ma tak strasznego przekleństwa na świecie, którego by nie można okupić skruchą i modlitwą. Z opowieści niniejszej zatem wyciągnijcie tę naukę, że nie należy obawiać się przekleństwa przeszłości, pod warunkiem że uniknie się w przyszłości tych ciężkich grzechów, które ściągnęły na naszą rodzinę takie nieszczęście. Wiedzcie tedy, że w czasach wielkiej rebelii, której dzieje spisane przez wielce uczonego lorda Clarendona polecam gorąco Waszej uwadze, zamek Baskerville był własnością hugona tegoż nazwiska. Zaprzeczyć trudno, że był to człowiek szalony i bezbożny. Sąsiedzi byliby mu wybaczyli owe błędy, gdyż strony te nigdy nie obfitowały w świętych ale był on zarazem tak rozpustny i okrutny, iż imię jego stało się przysłowiowe w całej okolicy. Zdarzyło się, że ów Hugon zapawał miłością, jeśli szlachetnym tym mianem można nazwać jego nieszlachetne uczucie, do córki Ziemianina, którego grunty sąsiadowały z posiadłościami baskerwilów. Ale młoda dziewczyna, skromnie i pobożnie wychowana, unikała wielbiciela, znając jego złą sławę. Pewnego razu, a było to w dniu świętego Michała, ów Hugon z kilkoma swymi towarzyszami hulanek wtargnęli do majątku sąsiada i porwali pannę podczas nieobecności jej ojca i braci. Przywiózłszy brankę do zamku, umieścili ją w jednej z górnych komnat, a sami zasiedli do uczty, by jak zwykle spędzić noc na pijatyce. Nieszczęśliwa dziewczyna była blisko obłędu, słysząc dochodzące z dołu śpiewy, wrzaski i straszne przekleństwa. Mówiono bowiem, że same słowa wypowiadane przez Hugona w stanie nietrzeźwym powinny były zaprowadzić go do piekła. Aż wreszcie zdjęta śmiertelną trwogą zdobyła się na czyn, przed którym zawahałby się najodważniejszy mężczyzna. Po bluszczu, który okrywał i nadal okrywa południową ścianę zamku, zsunęła się na dół i zaczęła uciekać przez moczary do swego domu oddalonego od zamku o dziewięć mil. Wkrótce potem Hugon opuścił gości, aby zanieść trochę jadła i wina swej brance, a może żywił jakieś gorsze zamiary, ale klatkę zastał pustą. Wówczas, jak opętany przez diabła, zbiegł w szalonym pędzie ze schodów, wpadł do sali jadalnej, wskoczył na stół, tłukąc dzbany i talerze i wobec przerażonych biesiadników zaprzysiągł głośno, iż jeśli zdoła schwytać zbiegłą dziewczynę, to jeszcze tej samej nocy zaprzeda czartu ciało i duszę. Przez chwilę obecni stali oszołomieni furią Hugona, gdy naraz jeden, bardziej podły, a może bardziej pijany od innych, krzyknął, żeby puścić psy gończe śladem zbiega. W Wtenczas Hugon wybiegł z zamku, wołając na służbę, by mu siodłali klacz i puścił ogary z psiarni. Po czym cisnął im chustkę dziewczęcia, aby skierować psy na trop. I tak w świetle księżyca pościg pomknął przez moczary.